dzień! Kiedy z pieseł stał sobie na tym stole. Jak wam się podoba? Ja o, stoję super. Majestatycznie. Stoję majestatycznie na tym stole. Teraz usiądźcie elegancko. Jesteśmy w bunkrze. Trwa właśnie czwarta wojna światowa. Usiądźcie tutaj i się rozgoście. Też moim jestem pisem. Też co, tak. Też co byś wow. Na stole. Ej, tak. Co tu za chodzenie po stole? Przychodzą po stołach, to jest... No normalnie. Bierze peta. Pies też może palić papierosy. Co, równo u praw psienia. Dokładnie, równo u nie. Wszystko to można teraz palić. Dawajcie, kuchamy Bladiemu twarz. Bladiemu nie dawaj papierosów. Ej, proszę kuchać twarz. Tak, dobra. Pies. Czarny dym. No, co o, dobrze. Pies, tutaj 4-2-0 poleciało. Wiecie, że jest szkodliwe, piesy się trują takimi rzeczami. Tam chyba, że jest... No. Później będziesz wyglądał tak jak ja, jak będziesz dużo palił. Nie chcę wam nic mówić, ale powierzchnia jest skażona, ponieważ jest wysokie promieniowanie i możemy umrzeć, jeśli wyjdziemy na zewnątrz, więc nie traćcie powietrza cennego w tym bunkrze. Tak. Dobra, słuchajcie. Ja za dużego bucha wziąłem. Wszyscy tutaj krztusimy i mamy coraz mniej powietrza, to znaczy, że najlogiczniejszym byłoby zabić kogoś z nas, żeby mieć więcej tego powietrza. No my wszyscy bardzo dużo powietrza marnują. Najpierw chodźcie my wszyscy, na oprowadzkę. Wiecie co, my wszyscy tutaj palimy, ale tylko jedna osoba nie pali. Ja nie chcę sugerować, kogo powinniśmy zabić, ale... Dokładnie, mi się wydaje, że ma czystsze płuca i marnuje więcej powietrza. Tutaj wyszli na wycieczkę, chodźcie. Idziemy. Patrzcie, jak uciekał od tematu. Chodźcie na wycieczkę, tam przesadzacie. Jeszcze nie zwiedziliście tego bunkra, a już jesteście tutaj ten? To, że wybuchła czwarta wojna światowa i tutaj żyjemy, bo na świecie na zewnątrz jest... A nie, no tak, to jest część bunkra. Kojarzę. No tak. Tak, kojarzę ją. Ej, a pamiętacie, że był taki film, w którym koleś wmawiał dziewczynom, że chyba to było dziewczyna i chłopak, że na dworze jest apokalipsa, że na zewnątrz jest apokalipsa i są tam potwory i tak dalej. I w sumie do samego końca nie było wiadomo, czy on mówi prawdę, czy on tylko udaje. Ej, ale totalnie bym obejrzał taki film. I w sumie pod sam koniec, nie powiem wam, co się okazało, czy to była prawda, czy to nie była prawda. Dobra, już przeszliśmy do tego tematu, to teraz chodźmy, wejdźmy tutaj sobie. O, patrzcie, tu coś fajnego jest. Bladi nas również trzyma w takim bunkrze, no. Mówi, że na zewnątrz jest apokalipsa, no, ale my nie mamy jak tego sprawdzić. Jestem no a tu jest wyjście, tylko jest zamknięte, I właśnie tam też były zamknięte wyjścia i on nie pozwalał im wyjść właśnie. Ej, Blaga właśnie wykopał się w radioaktywnym moczu. Czuję się dobrze. Radioaktywny mocz, to mój ulubiony mocz. Diabeł, proszę, nie biegnij tak na mnie, bo się naprawdę boję. Dobrze, nie, spokojnie. Ja tu jestem tylko pekińskim psem spokojnym, to nie ma co się denerwować. To jest radioaktywne. Ja ufam, Blady. Radioaktywność. Spoko, ja mogę wejść do tego, nie przeszkadza mi to. O, teraz niedługo o, piesek kłamał jednak, nie ma apokalipsy. Ale to nie ma. Zaraz umrzemy, po prostu jest radioaktywność taka. No nie, uciekajcie. No. Co robimy? Uciekajcie. Dobra, miałeś zacząć to robić. Aha, okej, przepraszam. Jeszcze raz, wyjdźcie jeszcze raz, i kto wróci, ten umiera. Dobra. To zabrzmiało w ogóle niepodejrzanie i w ogóle ich nie rozstrzelają. O nie, jesteście zakażeni! Był zakażony. Fajno miał broń. Ale był zakażony na dworze. O nie. O nie. Dobra. O nie. Dobra, zabieram cię stąd. Ewakuacja. No niestety, Kuba, byłeś zakażony. Dobra, wiesz co, trzeba rozstrzelać, to jest na zewnątrz? Flash. Nie, ale ten pies jest odporny, ponieważ on już był radioaktywny. A, jest radioaktywny pies, w sumie racja. A Bladia, ty jak wyszedłeś na dwór, też nie powinieneś się zmienić? A, dobra, następny raz. Nie dziś. Ej, kogo on strzelił? Okej. Okay. Wiesz co mnie martwi? Że mutacja nastaje bardzo powoli. Okej, dobra, wiesz co mnie martwi, że jakimś cudem... Mówię, odsuń się od ciała, to ciała pewnie, to ciała, brat, ciało Kuby jest radioaktywne i zabierze tak, mnie. Tak, na pewno jest radioaktywne. O, wow! To nie! O, czyś nie był. Czemu ty przeżyłeś? Ale pies kradający się... To był radioaktywny pies zdrajca! Tak, jest jeden tylko zdrajca, Bladi, swoją drogą. Już jest dwóch. Okej. Dobra, kolejny zwykły dzień. O, jakie fajne bronie! O nie! Tutaj jest ta super pompa. Dobra, bardzo szybko jest pompa za mną! Chodź, Mandziu, szybko! Tędy! No, ja mam nie. Lepszy... Dobra. Huge? Ja nawet lepszy pomysł. Nie chcę huge'a. Jaki masz lepszy pomysł? Huge the gun. O, co to za fajne pomysły? Nie wiem. O nie, nie tutaj. Ej, to tu się pali, czerwona się pali. O, na niebiesko teraz. O, słuchajcie, to jest czerwone, niebieskie światło. Można chodzić tylko jak jest niebieskie światło. Dobra. Co? No tak jest zasady. Jak ktoś się ruszy podczas czerwonego światła, to jest super hot.
Tak, supa. Super hot. No to jest tylko niebieskie, tu można chodzić cały czas, Piotrek. Super hot. Co to jest? Super hot. To jest przełącznik. To jest panel sterowania. Dźwignię trzeba wyklikać. To jest jakiś panel sterowania, faktycznie. To brzmi dobra, ciekawie. Bleduszu, ja chciałem cię zaprowadzić indziej, chciałem ci pokazać coś z supi. Ale... To jest supi. Supi, supi. Halo. O, diabeł, tutaj, jesteśmy. Ja jestem, cześć. Zgubmy ich za nic. Oni powiedzieli, że idą nas zgubić we dwóch, więc... Ale ja oni się już zgubili chyba. Albo chodźmy za nimi i ich podglądajmy. Ale wiesz, jak to z nimi jest, nie? No właśnie, ja wiem, mogą być terytorami. Strzelać czy coś, za to, że za nimi idziemy. Wiecie, czego się jeszcze obawiam? Akademii pranków. O, tu jest przejście. Wow. Jaka kula magii. Wow. Czy ta woda zaboli? O, nie. Nie. Dobra, gościu. Pa, pała. Pa, pała. Pa. Co to robi? O, jest flash. Usłyszałem strzały. To ja strzeliłem. Dobrze. Do kuli mocy. Cześć, Kuba. Otwieraj te wrota. Tu jest też woda. Radioaktywna? Ja tu nie wpływał chyba. Nie, nie. Nie, o, okay. Z gitara się ma woda. A są jakieś tunele tajemnicze? Nie ma. Kurde. Gdzie są bolki? What the hell? Chowają się pewnie, oni kurde tryb myślą, że to jest hide and seek jakiś. Hidden. Czy da się to potwierać? Hidden seek. Musimy chyba wejść do piramidy. O. Chodź, halo. Chodno tutaj plaga. 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 Bloody. Plaga. Bloody. Bloody, słyszysz mnie? Nie jesteś, ja się zgubiłem pod pokładem chyba. No nie, ale już jestem zgubiony. Halo. No, o nie. Plaga. Nie. O nie, uważaj. Plaga. O, diabeł, w końcu cię znalazłem. Diabeł. Plaga. Musisz uważać na... Ktoś do mnie strzelił. Kupa, nikt do ciebie nie strzelił. No patrz, jak nie, znowu. Jak przecież wyleciało ze mnie, o. Pewnie masz miesiączkę, znowu ci się pomyliło. Chyba w dupie. Chodź, zobacz na ten fakt. Jest radioaktywny mocz. Bardzo, ale to bardzo, bardzo źle wpływa na ludzi. Podobno radioaktywny mocz potrafi zabić każdego, ale... Zadziałało! Radioaktywny, bardzo. No cóż, poszukajmy plagi. Radioaktywnie... Radioaktywnie, ale jak coś... Radioaktywnie... Ej, ale... ten... Ja był... ale naprawdę to nie ja go zabiłem. Kto go zabił? Nie wiem właśnie. Wydaje mi się, że radioaktywny mocz. Tak, okej. Okay. Radioaktywny mandzio. Radioaktywny mandzio? Gdybym ja wiedział, gdzie jest mandzio, gałganie. Nie mam pojęcia, gdzie jest. No... Idziesz tutaj. Musisz mieć w końcu zaufać. Ej, nie bij mnie! Boli mnie! Au! Czemu mnie bijecie? Nie, nie róbcie mi krzywdy! No, halo! Ja tu co tu się rozkręcić. A, dobra, to idę razem. Diabeł, no nie. Co? Nie, wiem. Tym razem pieseł nie żyje, to nie ma imprezy. Ty byłeś zdrajcą? Nie. Nie, nie byłem, nie byłem. Ostatniego Gałgana. Widzę go na radarze, chodź. A Madzie też nie był zdrajcą? Tak. A nie wiem, ej, czy Madzie był zdrajcą, ciężko mi powiedzieć. Ej, gościu, a co to za szafa tu jest taka fajna? To jest Creator Room. A. To skąd wy mnie widzicie? Ej, gościu! Gościu, co ty sobie myślisz, że cię nie widać? Tego tam wleciał? Teleport gunem? Gościu, nie, wybustowałem go, bo powiedział, że go tam wybustował. Stopy ci widać, chodź do nas. Nie ufam wam, nie wejdźcie do wody, to jest radioaktywny mocz. A, to dlatego diabeł zginął, bo go zabiłeś, ale to... A, nie. Wow, ej, pokażesz mi sztuczkę, gościu? Nie ufam wam, nie, no nie strzelaj, poczekaj, chcę ci coś pokazać. Nie strzelaj, poczekaj. Ale się strzela. No pokaż sztuczkę teraz. O, czemu go zabiłeś? Bo jest zdrajcą z tobą. Patrz. Wow, ale wow, jest wow. Dobry. O chuj. Widziałeś takie ale teleportowanie? Mi ale mi w głowie zamiatałeś. Już nie wait, 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 wait. To mandzioka mnie zabił, a nie był zdrajcą? Co za borek? Nie, gdzie ty jesteś? Co za dziot?
Nie trafiłem. No, tak. No, nie. Nie strzelaj, bo ci sztuczki. O ty. I koniec. Ej, Bloody, dlaczego było widać mi stopody, kurde? Nie było, miałem cię na radarze, ale na musiałem radarze? Cię złamać. A to była dobra kryjówka, co nie? Jak to, że ja mam taki, no. O chuj tu chodzi? Tak to był radioaktywny mocz i dostałem shotguna w łeb. Radioaktywny mocz, nie. Tyle. Radioaktywny mocz załatwił. Dobra, ej! Ej, oj, patrzcie, o, nie. Ej, stójcie na stole wszyscy, szybko! To nie stoi na stole, to umiera. Na pewno nic się nie stanie, patrzcie! O chuj. Jej! Zostałem! Ej, ludzie! Ej, tutaj coś jest, patrzcie na to! Ej, tam jest wielka kula śmierci. Ej, zobaczcie, to jest jądro tej planety! Tylko jedno, drugiego nie ma! Dobra, bo to kobieta. Bo to kobieta ma tylko jedno jajko, bo każdy wie, że faceci mają dwa, a kobiety jedno jajko. Ej, pewnie się kąpi w jajkach. Dobra, chodźmy się wszyscy wykąpmy. O nie, piranie! Ja trochę się boję piranie. Dobra, to jeszcze, że mówiąc, tylko nie ma. Ej! A nie, myślałem, że drzwi się zamknęły, ale na szczęście nie. Uff. One się zamknęły, no, ale się otworzyły wielka, też. Wielka magiczna kula, o nie. O, widzę tutaj parkura niezłego. Parkeira? Parkara? Parkaka? Chyba ci to... O, pa! Ja to potrzebuję jakiejś lepszej broni, no, ja muszę znaleźć. Ja jestem parkurowcem, panie, tak, muszę przyznać. Ja jesteś parker? Dobra, Ja się tymczasem przejdę po tej dzielnicy i zobaczę. Piotrek Parker tak zwany. Piotrek Parker? Co to jest ciekawego? Piotr Parker. Parker? No, Piotr Parker. Peter Poker. O, pieseł otworzył Traitor Room. Ja otworzyłem Traitor Room, a tu jest zamknięty gałany. To nie jest Traitor Room. Otwórz, Blady. No. Otwórz, pójdziemy z tobą, chodź. No. Będzie fajnie, bo tam są teleporty w różne jak miejsca. Jak to w ogóle no. się uruchomić? Kurde, gałgaństwo. O, i teraz... O, którym się włącza te Traitor Roomy? Boże, no. Pomyliłem klawisze. Ej, Winda, suwa się. O kurde, ty. Nie. Ja nie, ciebie. Nie mogę, no nie wpykaj mnie! Właśnie tam, powiedziałem. Dzięki. O, dobrze, no, powodzenia. Jedansko. Na pewno nie zginie? Nie wiem. Pod spodem jest amunicja, bierz. Kurde, jakiś secret. Ja wiem, gdzie lecisz? Ale jak to... Jestem przy piramidach! To na pewno piramidach jest, musimy tam dostać się. Dobra, musimy się dostać do piramid, tak mi się wydaje. Bo jak to się uruchamia? Mandzio! Mandzio się bawi w hide and seek. Proszę natychmiast uruchomić piramidy z powrotem. No, to rozumiem. Skończyło się piramidztwo. No, czas najwyższy wjechać tą winą i zobaczyć, co tu w trawie piszczył. Jeżdżam sobie elegancko windą, która jest najwolniejszą windą. Nie no, to jest chyba najwolniejsza winda w historii wind. Kurde, kto to w ogóle zamontował tak wolną windę? Chyba jakiś totalny zrąb. No kurde, szybciej to się nie dało tą windę zamontować, co nie? Szybsza to ona nie mogła być. To jest nuklearna prędkość. Jak tak dalej pójdzie, to do gwiazdki może tu dojadę. No, udało się. Podejrzane. Podejrzanie wyglądające ciało. Bez krwi. No, czyli krótko mówiąc, diabeł jest zdrajcą. Dobra, zaraz podbiję trochę krwi. Zabiłeś nas. Kurde. O, zagałga, nie wszyscy się dał załatwić. To diabeł, jak tam? Easy. A no się wypadł, near death ma, Bladeusz. Dobra, tajemniczą zagadkę diabeła. Okay. Zobaczyłem, zostawiłem ciało na środku. I on mówi, o, tajemnicze ciało bez krwi. Ja mówię, kurwa, zaraz pozbiję krew tutaj. I mnie zabił. No i wybiłem. Dobra, kochu, Mandzio też zrobił bumbady. Tak, ale u niego zadziałało, widzę. No nie, tak dziwnie zadziałało, wiesz, tak. Tak, ja mówię, to bumbady, a Kuba i zapranki kliknął. I zginęłeś. Gdzie ten Gałgan zginął? O, szuka mnie. O nie! Gdzie ten Gałgan zginął? Są dwa ciała. Mandzio może wysadzić sam siebie, wiesz o tym? Bo szuka mnie, żeby wskrzesić. Co? Mandzioka szuka mojego ciała, żeby mnie wskrzesić. Jest duża szansa na to, że... Szkoda, że pieseł tak wystaje. Taką... O, jest, pa. Opa, idzie. O nie, najgorzej! Ej, mogłeś zostawić go, Bloody! Tam były dwa ciała, Mandzio miał 50-50, żeby je wskrzesić albo wysadzić sam siebie. O, jakie to by było wybór. Dobre, no. Następnym razem. Ajajaj. Dobra runda, na stół, bo tu bronie są.
Mam shotguna tym razem. Ja mam shotguna. Za najlepsze karabiny maszynowe. Powiedział blady biorąc kotka. Witam w moim bunkrze. To jest pusia. Witaj, witaj. To tak, zwykły dzień w bunkrze. Totalnie zwykły. Chodźmy się przejść. No pokaż. O. Tu dudu, pies rzeczny, niebezpieczny. Tu dudu. O nie. To był zły pomysł. A naprawdę? What? Nie, ała. Ej, goście. Halo. Goście. Halo. Co tu się dzieje? Co? O! A, nie jesteście... To na pewno nie byli traitorzy. Spokojnie, można im zaufać. Jesteśmy na pustyni, to pewnie Fata Morganana. Pewnie Fata Morgana, dokładnie. Rzekł, że gruba Morgana. Halo. Bloody, otwórz nas, bo nas wypchnąłeś tutaj, teraz wyjście możemy, otwórz te drzwi. Ale wali fejkiem, o Jezus Maria. No może mówię, ale co tutaj to Ruma weszli. Ej, proszę was. O, dzięki ktoś... Bloody. A, tak? nie ma sprawy. Ty, serio im otworzył, co tu się wydarzyło przed sekundą? Nie, nieprawda, nie otworzyłem im. Tak naprawdę to jest fake, Mandzie próbuje na mnie swoje winy złożyć, a tak naprawdę... Jak zawsze, Bloody, tak? No, a tak naprawdę zdrajcą jest Kupson. Aaa, to wszystko jasne! No te, wiesz co, szczerze mówiąc, tego nie rozważyłem. Ej, czy można się dostać do tego czerwonego pokoju, tam? Tak, to była winda, tam się wjeżdża windą, to jest normal staw. No, tam się wjeżdża windą. Czyli krótko mówiąc, starożytny Egipcie jestem, mam pomysł, chodźmy wszyscy, ukryjemy się... O, Kupson! Ej, przerzućcie psa za bramę. O, cześć, Kuba. Przebiegłem. Kupson. Ej, czy dacie rady przerzucić psa przez bramę tutaj? O. Jest też tak. Psa to my zawsze damy radę przerzucić. Dobra, poproszę. A ty tego się nie da. Skakuj, na głowę, załganku. Już ci na łeb skakuje, gościu. Pupopa! Dzięki! Do zobaczenia później. Dobra, ja chcę być kolejny. Albo dobra, zostawmy go tam. Dobra, zostawmy go tam. Zostawmy go tam. Ja chcę zobaczyć, co tam jest. To jest tu secret, sekretny. Au. Brawo. Dobra, ja chcę być kolejny. Belix, wybustuj mnie. Wow! Dobra. To jest Lambda Generation, gościu. O cholera, jest idealnie. Ale dobra, co tu mamy? Tak, pewnie tak. Jak tutaj się dostaniecie, to nie uwierzycie. Dobry, jest, co tu się dzieje? Jest mega... Lambda Generation! Crystal Maze. Mega super. No, Kuba. Zobaczek jest mega. Idealny moment, podłóż bombę teraz. Dawaj. O nie! O! Kuba podkłada bombę. O nie, oni mnie mogą zastrzelić przecież. No Kuba, no to weź podłóż tak, żeby tego... Ja będę nie zastrzelimy cię! Nie, z własnym ciałem nie bronię! Nie. Szybko podłóż! Bronię cię własnym ciałem! Nic nie widzimy na pewno. Dobrze. O nie! Co tu się stało? Kto go Kuba, kurde, sorry pies. O nie! Przepraszam, ja ci w dupakę szczeliłem. Kurde, chyba był zdrajcą, mam lekkie podejrzenia. Ale mogę się mylić. Ej, teraz ciekawe, jak umrzemy wszyscy, to czy uda się tam... On uruchomił tą bombę tak ciekawo. Tak. Nie, wyślij mnie tam, ja sprawdzę. Dobra. Mam pomysł, nie wysyłaj tam nikogo, chodźmy się tutaj. No dobra, masz rację, po co? Ej! Mandzio, po co patrzysz w Traitor Roomie? Co ty zrobiłeś właśnie? Co ty, Mandzio, chciałeś pokazać magiczną sztuczkę? To ci wyszło. O, jesteś niewidzialny, wow. Ja. LOL, ej, gdzie jest Mandzio? O nie, gdzie on jest, zniknął normalnie. No bo chciałem się wyteleportować za to miejsce, ale to jest takie, że musisz zaznaczyć na początku punkt, gdzie chcesz się teleportować, no ja a potem wiem. Dopiero ten. No i właśnie, no, myślałem, że to taki teleporter garży strzelam i mnie tam przerzuci. A ja to ten drugi był. Ty chciałem puścić. No nie, tak by było. Ale po co menkanty? No Kuba, podstaw bombę! Ale mogą mnie zastrzelić! No to what? No bo słuchajcie, plan był taki, że Kuba podstawia bombę, chowa się i ta bomba wybucha i was zabija, no ja. Ale jestem bezbronny. Ja jestem ten co nie. Gdybym był z plagą traktora, by poszedł. Nie wiem. No, nie wiadomo. Dobra, nieważne, przejdźmy się jakby nigdy nic z kolei. Zobaczymy, co tym razem będzie śmiesznego. Zobaczcie, może co, radioaktywny piesem pluje. Zabije tym razem coś... Z tym piesem co... radioaktywnym. Mogę. Uważajcie na radioaktywny mocz. O! To nie ja. Ja tam nie wchodzę, bo tam zabijają się. Aaa!
Radioaktywny mocz. No bo ja jestem radioaktywnym piesem, przepraszam bardzo. Jestem radioaktywnym piesem, dlatego. Dobra, Gałganki, mi się wydaje, że jedno z tych pomieszczeń musi być otwarte, tylko jeszcze nie wiem. To jest na przykład traitor room, do którego próbowałeś zajrzeć. Tak, sytuacja. Ten, tamten. I co, nie udało mu się? No właśnie, no, nie, chyba nie kliknął E, wiesz? Chyba kliknąłem E i po prostu nie otworzyłem. Czy to jest zdradziecki pieseł? Tak mi się wydaje. Jestem najuczciwszym piesem na świecie. On nie był zdrajcą, zatem jest całkiem duża szansa. Piesem! Jest całkiem duża szansa, że w całej grze nie będę zdrajcą, bo ja mam to jest przeznaczenie. Dobra, Gałgany, po prostu musimy się, chodźcie, mam pomysł, ukryjemy się gdzieś i będziemy czekać. Ja mam lepszy pomysł, ja zaraz się dowiem, czy jesteś prawdziwym pieseł. Patrz, patrz, widzisz to? No. Aport! Aha, to prawdziwy pies, wcale nie jest zdrajcą. O! To dwa prawdziwe piesełe. Ej, dobra, to kiedy już wyjaśniliśmy sobie tą drobną usterkę, chodźmy się gdzieś zakampimy. I po prostu świecie, będziemy tam czekać. Mam pomysł, skapmy się wszyscy i poczekajmy na zdrajcę. No, doskonały pomysł. Zakampiony. O, czemu roz... Wow, coś wybuchło. To radioaktywna woda, easy. Radioaktywna woda eksplodowała. Ale jestem zakampioned. O, cześć Kuba, idziesz ze mną? No. Tylko mnie nie bij, dobrze? No dobra. Co masz w ręce? Tigla. U mnie strzelasz z palca. Co? Ty faktycznie. Dobrze, dobrze. A w tej chwili widzisz, widzisz. Tak, jest, good. No i co by teraz mamy zrobić? Oni se poszli i będą nas podejrzewać teraz. No ja właśnie nie wiem, co my tutaj mamy. Dobra, to wracamy. Let's go. Halo! O nie, zostaw moją dupakę. Halo! 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 Gdzie są wszyscy? Halo! Oni są pewnie przy... piramidach? Ale byliśmy tam. Halo! Albo są w traitor roomie. O. Albo są przy magicznej kuli. Nie, tam raczej a, nie. Albo magicznej kuli, chyba tam nic nie ma. Halo! Właśnie. Halo! O, halo! Hola! Halo! Elegancko! No, me llamo Bartek, hola! Hola! No. Como taco señorita Margarita? O, sacos señorita. Saco señorita! Tak, dokładnie. Gdzie jest plaga? Gdzie jest plaga? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Plaga się tutaj na mnie się skitrał. Aha. Dobra, słuchajcie, to chyba musimy się rozmnożyć. W takim razie, żeby go znaleźć. To ja muszę iść chyba z psem. Wow. To? Chcesz mnie śledzić? To zaś podejrzanie. O, zostałem zamrożony. O nie. Jadę to brzmiało jeszcze bardziej podejrzanie. To no było to małe, epickie. Kto to zastrzelił go? No tak! Jaką dubę mu strzelił! O kurde! Ja myślałem, no nie, myślałem, że twoja zostałem dupa zamrożony. Wystająca to... nie. Spoko, to tylko nie, bomba, nic mi nie będzie. Co? Nie. Ej, wiesz co, szczerze mówiąc, zrobiłeś to najmniej epicko flagę jak mogłeś. Bomba przede mną leży, a ty mnie zabiłeś. No ja nie widziałem, że to jest bomba. No. Zrobiłeś to najmniej epicko na świecie, ponieważ... To był drugi zdrajcą. Blady miał podstawić ten haki, ja miałem podstawić bombę. Ale co? Ty, Plaga, Bloody był lepszym zdrajcą będąc innym niż ty zdrajcą. Mogliście mnie wtajemniczyć chociaż, zdrajcy. A mogłeś się domyślić? Mogłeś się domyślić? Bo mnie nie było na spotkaniu, no. No widzisz, no to jakie mnie nie spotkanie. Parasola w twojej dupace! Ha ha! Gdzie Bloody się podział? Nie mam mnie. Niczym w cieniu przemieszczam się. Niczym w cieniu przemieszczam się, Bloody, nazywam się EU. Podrzucisz mnie? A, okej. Jasne, kłódki. Oj, co to za kanał wentylacyjny? Poczekaj. Enczo znowu kombinuje. Dobra, ja też tak chcę, podbij mnie ten. Jaki podbij kanał mnie wentylacyjny? No. Wskakuj. Dawaj, użyj mocy. Ja też chcę. Ja też chcę. Dobra, blady, tutaj jest jesteśmy oficjalnie nieśmiertelni. Tak, dokładnie, aleś tutaj poleciał. Jesteśmy oficjalnie nieśmiertelni. Sorry. Jeśli można tak powiedzieć. Dobrze, udało się, też chcę. Ja no dobra. Każdy chce, mało kto może. Co mi ojca przewracasz? Słuchajcie, no stało się coś, czego się spodziewałem. No co robi? Spadłeś, szarpie. Może i spadłeś. Ej. A to już? To tyle? Andziu,
Ale super kryjówka. On już nie wyjdzie. No nie, no nie. Dobra, znajdźmy się z tego granat podpalający. Czyś ja bym był okazem w zoo przez to. Ej, cholera! A gdzie jesteś okazem w zoo? Chodź, Kuba. Cholera jasna, dobra, Madzio, weźmie, wybustuj i podłożyli to. Nam bomby! Szybko, o, to jest Adlaki akurat. Dobra, szybko, wybustuj mnie. O nie, no góry, czekaj, szybko. Bo oni są teraz musisz we dwójkę. Ratować. Aha. Ej, poczekaj, Bladi, możemy... Bladi, poczekaj, możemy... Popatrz. Ej, ta bomba jest na górze, Bladi, widzisz to, Kuba? Bladi, ta, poczekaj, możemy... Bladi, to później się tych zajmie. Bolki same się podsadziły. Ratuj mnie, Madzio! No, idę stąd. Nie ma czasu na spokój. Powiem tak, jeden z tych bolków podsadził sobie bombę samemu i teraz sam zginie. Musisz mnie uratować! Mandziu, nie! Ciekawe, czy umrzemy. Nie! Nie! Bladie go zostało. O nie! Najgorzej! Mandziu, nie! Obserwujmy i cieszmy się tą chwilą. Przeżył! A nie. Nie no, nie przeżył. No cóż, unlucky. Ach, kurde, to było bardzo, bardzo groźne. Tylko nadal to nie rozwiązuje względem mojego problemu. A nie możesz jakoś się teleportować, czy coś? Poczekaj. Przemyślę to. Chyba nie mogę, chyba za dużo rzeczy kupiłem. Cholera jasna. A ty możesz się teleportować? No tak sobie myślę, poczekaj. A jest jakiś teleport, mówisz, że da się ustawić, żeby do jakiegoś miejsca się teleportować, nie? Tak. Ty! Bulubula! Dobra, wiem jak to zrobimy. Musisz mnie wybustować, bo ja skupiłem odporność na wybuchy i niestety no... O, dobrze. Dobra. Dawaj, chodź. Wybustuj mnie. Ty nie mogę cię... Jesteś? O, dobra, i chodź. Dobra, doskonale. Wszystko przemieszam. Jakby co? Muszę coś zjeść, to... poczekaj. Czy wypić coś, bo muszę. Ja nie mogę kupić picia? Gdzie jest? Juggernog. Jakby co? To o niczym nie wiesz. No jest też tak. Totalnie... Bez... poczekaj! Dobra, broni nie miałem wyciągniętej! Wiesz co, Plaga, my chcieliśmy z tobą pogadać. Mi się wydaje, że ty, Plaga, przejąłeś rolę dobrodzieja. Biegasz po całej mapie i nie wiesz, co się dzieje. Nieprawda. Szukają granata podpalającego, żeby ich spalić tam w środku. No to słuchajcie, chyba elo. Chyba elo. No tak, trzymajcie się, hej.